polscy rabini, ta polska tradycja judaistyczna, to jest, powiedziałbym, coś więcej niż fragment historii. To jest, powiedzieć można, filar właściwie do dzisiaj współczesnego judaizmu. Wśród tych rabinów jest kilku niezwykle ważnych postaci, z których pamięta się pewnie też znowu za mało tych osób. Na tej wystawie prezentujemy nagrobek rabina Remu z Krakowa, który był bardzo ważnym komentatorem tych spraw prawnych zwanych inaczej halachy, czyli prawa żydowskiego. Mamy tylko zachowany portret, który jest prawdopodobnie takim domysłem, jak on mógł wyglądać, prawda? Wiemy, że ten nagrobek do tej pory jest w Krakowie, to bardzo ważna postać. Jest tutaj obecny portret wielkiego rabina z Wilna, on się nazywa Gaon z Wilna. To był taki rabin, który właściwie komentował wszystko i jego komentarze do dzisiaj są czytane z niezwykłą powagą. Bardzo silnie broniący i takiego tradycyjnego podejścia do judaizmu. Ten portret jest bardzo ciekawy, siedzi na tle książek, a na tle tych książek znajduje się zegar z napisem Londyn. Ale ten symbol zegara tutaj jest bardzo ważny w tym portrecie, dlatego że on właściwie po to, żeby nie spać, nie zasypiać nad pracami, nad książkami, wkładał nogi do zimnej wody, tak żeby go to cały czas budziło, znaczy takie, żeby miał cały czas takie napięcie. I on zostawił zresztą nie tylko wiele komentarzy, ale przede wszystkim wielu uczniów, prawda? To był gigant, naprawdę wielki gigant. Dzięki niemu mówi się o Wilnie jako Jerozolimie Północy, prawda? To była wielka szkoła. Oprócz tego tutaj jest pokazanych bardzo wielu rabinów, którzy już, powiedziałbym, na przełomie XIX wieku i XX, czy w XX wieku odegrali wielką rolę. Jest tutaj portret rabina Cylkowa, niezwykle ważny, dlatego że jego przekłady wielu fragmentów Biblii hebrajskiej na język polski są właściwie mistrzowskimi opracowaniami z punktu widzenia języka polskiego, ale również z punktu widzenia pokazania, w jaki sposób, tłumacząc Biblię na język polski, pokazywano, w jaki sposób ją rozumieć, w jaki sposób ją interpretowano w tradycji żydowskiej. Jest to portret wielkiej osoby, polityka, senatora, historyka, działacza publicznego Mojżesza Szora, który był jednym z założycieli Instytutu Judaistycznego, budynku, w którym my się w tej chwili znajdujemy. Jest postać niezwykłego rabina Huberbanda, ortodoksyjnego, bardzo tradycyjnego rabina, który był zarazem, powiedziałbym, z namiętności, z pasji, z wyboru historykiem. Odegrał on wielką rolę w czasie wojny jako jeden, powiedziałbym, z filarów zespołu historyków zgromadzonych wokół Emanuela Ringelbluma, historyków, którzy stworzyli archiwum podziemnego getta Warszawy, i on między innymi przygotowywał dokumentację dotyczącą życia religijnego Żydów w czasie wojny na terenie Polski, nie tylko Warszawy. I ten dokument jest właściwie pomnikowy, zasadniczy do badania kultury żydowskiej. Huberbant został zabity w 1942 roku razem z kilkuset tysiącami innych Żydów Warszawy.